Niechcący patrzę, a facet na czarno ubrany, bo to jest jeden czarny mały, drugi czarne włosy wyższy, szedł z toalety do tych but i do tej pewnie pierwszej z lewej, tak jak to było przedwczoraj, ja tam idę w pół do tej siódmej. A on tam z tej budy wychodzi i do mnie mówi dzień dobry, ale ja wiem, że on nie wchodził do pracy, chyba że może z tamtej strony, ale jeszcze nie, on właśnie z tej budy wychodził i on tam mieszka. No to on właśnie tak do tej toalety, bo już nie mógł się pewnie wyrobić i tak szedł z toalety, a ja tak patrzę lewym okiem. Boże, czy to prawda, czy to żart? No ale tam mi się nie pukało, tylko chodziło tak trochę, może uchem, patrzę czy tam szumi, czy tam hałas robi, no to on tam pewnie spał. Rano wychodził taki szczupły człowiek, ubrany na czarno, w takiej krótkiej rękawy bluzeczce czarnej i tak sobie myślę, że może sobie poszedł na drugą budowę, bo on może na drugiej budowie pracować, może też, a może tutaj po znajomości gdzieś ktoś go wpuszcza, bo to nie był ten, co taki mały czarny wychodził, to był szczupły, taki fajny chłop młody, no i sobie poszedł i tego, to pewnie on, no. Tak, tak, ale brama już była otwarta, bo już zdążyło tu wejść tych osób z 15, może nie 15, 8, no i był ten taki siwy facet gruby, co ten inny robotnik nasz grzeczny szatyn mówi, że to jest świnia, że jest nazywany świnią i to nieprawda, że on jest wyrzucony z pracy, tylko on znowu przyjechał tą furgonetką z młodym, jakieś drewno, tam coś tego, ale niedługo, jeszcze ci wtedy pracownicy przyszli, no i on ten siwy taki w białym kasku pracuje chyba, nie? Bo ten taki szatyn, co on zostaje do 10 w nocy, to jego to nie dotyczy. Ale on mi mówił, że ta świnia, on jest nazywany świnią. Ten siwy taki gruby w tym białym kasku. To może jakiś jeden z inżynierów, może byłych, ale może ma też coś do powiedzenia, 5 groszy. No i tego, i że to on popcinał te takie przewody, co jemu tam oświetlało, lampa jakaś ze złości. No to chyba tego może pan nie wiedzieć. No bo to myśmy z Rysiem stali na ulicy i pracownik powiedział, że to jakiś dziad poobcinał druty na kawałki i jeszcze kawałek drutu jakiegoś podpieprzył i światło, żeby się nie świeciło temu, co tam pracuje do 10 w nocy. A do no, ale to już jest inna sprawa. Ale o tych dwóch takich czarnych to mogą być nie Polacy, czy Ukraińczycy, czy jacy. Bo oni tam pomieszkują sobie i ten Rysio poszedł do Sobieszka, a Sobieszek powiedział, że tu nikt nie ma prawa mieszkać. I więc ja mówię, godzina 17:07, proszę przelecieć te monitoring kamery. Jaka morda? Kto? To przecież jeżeli oni mają te kamery 3, to oni może tego wcale nie przeglądają, ich to nie interesuje, jak to jest? Nie, nie, ale powiedział Rysiowi, ja mówię, Rysio, nie masz co robić, idź tam, bo ty lubisz tak zagadywać. I tego powiedział Sobieszek, że nie ma prawa tu nikt mieszkać. Ale jak tam pan będzie, niech pan może powiedzieć Sobieszkowi, panie Sobieszek, w niedzielę 17:07, bo u mnie tam jest napisane, tam pan poczyta, o 17:07 i oni powinni na monitoringu przejrzeć. To i co? To przecież nie znają ludzi, co pracują? To widać na trzech kamerach. Od czego mają te kamery? Nie, 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 nikogo. Było przecież zamknięte. Jak pan wyszedł, no to ja tu zamknięte i tam zamknięte. Ale tak, ale oni
jak tak pan się nie pospieszy rano, to te małe drzwiczki potrafili sobie sami tam otworzyć. I dlatego widział pan ten drut taki odgięty, chyba że jeszcze pan nie widział. Jest pętla, ale taka nie tego. Tam trzeba kamieniem dobić. Albo może sznurkiem przywiązać, żeby się nie odchylała i tyle. A widział, bo to takie są, oni sobie otwierają, czy ktoś tam wali w drzwi, to sobie otworzą i innym otworzą. Ale ja mówię, że w tej pierwszej budzie tam mieszkał jeden, bo skoro ten na górze, facet szatynek, ma klucze, no to dlaczego ci na dole nie mieli mieć klucz? I oni, bo tam Rysio w las i się pytał, kto tu mieszka? A oni powiedzieli, tu nikt nie mieszka, tu nikt nie mieszka. Ja mówię, Rysiu, to co oni mają ci powiedzieć, że mieszka, skoro mieszkają nieoficjalnie? No. Ale lepiej, żeby oni powiedzieli, czy można, to wtedy inaczej to wygląda. A jak oni nic nie mówią, czy można, ja patrzę od toalety, idzie facet, ja mówię, Boże, to już normalnie człowiek jest, już trzeba było wezwać i security i to, ale przecież jeżeli to jest pracownik, nie ma gdzie mieszkać i sobie może zaoszczędzi na tym mieszkaniu, śpiąc w budzie tej metalowej, to niech sobie śpi, no. Ale oni nie muszą być tam codziennie, mogą mieć inne sprawy, mogą być zajęci. Niech pan tam powie, że niech przeglądną wideo 17.07 po 5 w niedzielę. Niech sobie przejrzą mordę. Ja wiem, ale nie polecić. Oczywiście, no, bo wiesz, bo ten Bielecki mówi, że mówi, kurwa macie, ja tu przez was to jeszcze na zawał serca umrę. Ale kto umrze, to przecież my możemy na zawał serca umrzeć. No, a nie on. No, nic tam nie gadaj temu Bieleckiemu, jak przyjdzie, nic tam nie gadaj temu Bieleckiemu, tylko temu Sabieszkowi. Jak przyjdzie, mówię, panie, niech pan tam przejrzy ten na monitoringu twarz, który i które drzwi, to pan będzie wiedział, gdzie on wchodził, bo przecież chyba trzy kamery są, to tam może te, no. O niedzielę, tak, i u mnie tam jest wpis, proszę przeczytać, tam jest wpis. Gdzie? A może się zrobiło? No. Dobra, to pan zaklej. No. O, to oczywiście, ale ja powiem, że przez dziurę to raczej by tu nikt nie wchodził, ja przynajmniej nawet nie widzę, żeby ktoś wchodził. Oni wchodzą oficjalnie, jakby te coś chcieli ukraść, to też wywożą oficjalnie, piachem przysypią i tak jak Rysio mówi, te 4000, co te druty miedziane, to na wóz wrzucili, piachem przykryli, ja mówię, Rysiu, kto by tam nawet do tego piachu zaglądał, no i sobie wywieźli, sami swoi, no. Tak, oczywiście, no. No, oczywiście. Dobra. Dobra, okej, dobra, to na razie, miłej pracy, no. Dobra, no, dobra, no, dzięki, cześć. Ten pan Lewartowski, on kiedyś jeździł pożarnej. I on musiał kiedyś dzwonić. Jedzie, jedzie, straż ogniowa, trąbka gra, nasza linka w dupie dziurę ma. Ku, 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 ku. Jedzie, jedzie, bryczka się wielka, matka boska, cipka się wielka. Thank you.
wszystko zrobić w wannie, posłanie, otuło firankę i już. Albo ma teraz, o, kupić, napompować sobie, o. I jeszcze lepiej. Jak? Nie no, musisz z nią spać w łóżku, no jak? Można poszerzyć, po prostu tu dostawić te takie książki, tu trzeba będzie płytki w ogóle, żeby tu nic się nie zagnieździło. I tego, i nic tego. I ty będziesz chrapała, ona cię będzie cukała, no i to tyle będzie. Albo tu jeszcze można materac, o tu materac już. I materac z poniewierki świętej ciotki werki i cycki święte mleko pić. Ciotka werka świrama. Tak, tak, tak. Ciotka werka już poszła na tamten świat. Ciotka werka. Marek Kowalski, specjalista do spraw bezpieczeństwa sieciowego, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Także proszę Państwa, tutaj był gość specjalny z bezpieczeństwo sieciowe. No, także to nie jest takie proste, proszę Państwa. Proszę jeszcze raz posłuchać może. Jakie umocowanie ma ta komisja i jakie prerogatywy, jakie możliwości ma ta komisja weryfikacyjna? Skąd te zarzuty? No, komisja weryfikacyjna będzie miała możliwość... Przy okazji o złodziejach, proszę Państwa, mieszkań. O złodziejach, bo szukali, bo są złodzieje. No złodzieje to na dużą sumę kradli. To są przynajmniej złodzieje. Także tak robi, że szukali złodzieja, że ukradł pestkę, a tu całe mieszkanie, jednej, drugiej, miliony, na miliardy to poszło. Także proszę Państwa, tu dopiero się objawiła cała święta prawda. To wtedy my nie będziemy się koncentrować tą kamienicę, czy tam tą nieruchomość nabyły, tylko będziemy się koncentrować na tych kamienica, kamienica święta. Komisja będzie miała możliwość na kamienica. Święty to i też. Na tym procesie jeżeli dana osoba X dorobiła się 30 milionów na złodziejskie reprywatyzacji, to komisja weryfikacyjna będzie miała możliwość nałożyć na domocowe 30 milionów. 30 milionów się dorobiła, no to niech ktoś zarobi milion w ciągu roku chociaż. Jak Państwo sobie włączycie TVN, nie zarobi. A tutaj komornik jeden w ciągu roku 2,5 miliona, 2 miliony. No to skąd on te pieniądze? I tych komorników, proszę Państwa, zabrać im te pieniądze, niech pracują sami, bez pomocnika. No ale tyle pieniędzy nie będzie miał. I zabrać pieniądze, podzieli na Skarb Państwa i Szydło wtedy podzieli. Przecież ona została zakonnicą i jest sprawiedliwsza. Chociaż nie jest to droga bardzo łatwa, no bo jak Państwo widzicie, głównymi środowiskami, które zarobiły na tej reprywatyzacji, były beneficjentami tej reprywatyzacji w Straż ogniowa, trąbka gra, kukuryku na rywierze gra. I oczywiście ta walka nie będzie łatwa, bo nie będzie łatwa. Do tej pory nikomu się to nie udało, ale to jest zawsze, że nie możemy tutaj zawsze nie mamy próbować. Mamy obowiązek wręcz w imieniu obywateli walczyć o odebranie tego niesłusznie zagrabionego majątku. To jest tak, że pewnego dnia do Warszawy przyszła przestępcza, zagarnęła nieruchomości warte miliardy złotych, bo wyrzucała tysiące ludzi na próg. Pobiła i upokorzyła państwo, a politycy krzyczeli albo nie widzieli, że politycy nie stało, albo udawali, że nic nie widzą. Krzyczeli. I my teraz wszystko naszym zadaniem jest to, aby skradli Majtki Świętej Feli. Działały tutaj układy mafijne, to był smród. Takie grupy
powiązania z władzą, czy władzą, no na przykład urzędniczą, na poziomie samorządowym, czy państwowym, czy też jedną z władz, jaką jest władza sądownicza. Starsi zapewne pamiętają taki włoski serial Ośmiornica, gdzie był komisarz Katani, który też rozwiązywał takie różne sprawy. Czy mieliśmy do czynienia z czymś takim, z układami mafijnymi, czyli związkami różnych grup cwaniaków, szmalcowników, którzy mieli zabezpieczenie, parasol, krycie, współdziałanie ze strony którejś z władz? Nie ma żadnych wątpliwości, że to była zorganizowana grupa przestępcza, że to była mafia, że no bez udziału prominentnych członków władzy czy sędziów no nie udałoby się tego zrobić, nie udałoby się tego procesu wylegitymować. Jak się to przypomnieć, że prokuratorzy za czasów rządu Platformy Obywatelskiej mieli pełną wiedzę w Warszawie, a mimo to wszystko umarzali, wszystkie sprawy chowali pod dywan. Udawali, że nic nie wiedzą, nie słyszą, tak samo centralne biuro antykorupcyjne ze czasów rządów Platformy Obywatelskiej. No już jakby najlepszym dowodem jest to, że sami politycy Platformy Obywatelskiej czy ich rodziny się zrobiły w sprawie prywatyzacji. No jak to jest, że wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości nie ma ludzi, którzy się dorobili na reprywatyzację, a wśród rodzin polityków Platformy się tak znajdują. No w tym niestety rodzina, również prezydent Warszawy, która no mówi, że nic nie wiedziała, nic nie słyszała, a jej rodzina brała udział w reprywatyzacji. No to jest po prostu pewnego rodzaju kabaret, ale najważniejsze w tym wszystkim to, żeby zrozumieć, że tak naprawdę my nie mówimy o Warszawie. Takie reprywatyzacje, czy podobne złodziejstwa, takie układy polityczno-prawnicze, w każdym powiecie. One to może nie chodzi już o reprywatyzację, no i te układy, które rzekują na całej reszcie. Polski państwo jest słabsze niż mogłoby być, właśnie dlatego, że Polska przez lata była państwem bezprawia. I to, co my w tej chwili próbujemy zrobić, to sprawić, żeby ludzie, tak jak w Warszawie, gdzie zwykłe rodziny bały się, że zostaną wyrzucone z domu, tylko żeby to przestępcy wreszcie zaczęli się bać, bo państwo, autorytet państwa, atmosfera niesprawiedliwości zaczyna działać poważnie. Państwo odzyskuje tą swoją właściwość jako niesprawiedliwości. Mówimy o krzywdzie ludzkiej, mówimy o brutalnych działaniach czyścicieli kamienic. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz jest, jak pan wspomniał, beneficjentem tej warszawskiej reprywatyzacji. No niestety tak. W jakim stylu kradła i to, że również pani prezydent w jakim stylu kradła mieszkania i ja nie wiem, jak to nazwać, już jak nie taka tutaj arogancja władzy, ale też chyba to jest najważniejsze. Udaje, że jest. To znaczy taki po prostu strach. Strach przed tym, żeby odpowiedzieć na trudne pytania. Bo przecież no pamiętajmy, no decyzje administracyjne podpisuje prezydent miasta stołeczne do Warszawy, a tymi decyzjami były zwracane do nieruchomości prawo i reprywatyzacji. Że marchewkę w nocy je. To zachowanie pani prezydent najlepiej świadczy. Zachowanie pani prezydent. Strach i próba ucieczki od odpowiedzialności. A jakie państwo mają jako komisja, która no jeszcze się w całości nie zebrała? Prawo i Sprawiedliwość wyznaczyło już członków tej komisji. Pan jest przewodniczącym. Czekamy jeszcze na członków z innych partii politycznych. Ale jakie ma możliwości taka komisja wezwania kogoś przed swoje oblicze? Jak on powie, ja bardzo dziękuję, uznaję, że to jest działanie niekonstytucyjne. Jestem w tym momencie tym, który ocenia prawo. No i stwierdza, nie stawię się, bo uważam to za działanie bezprawne. Czy w ogóle tak może postąpić obywatel w stosunku do tej komisji? Czy obywatel ocenia coś jako działanie prawne, bezprawne? Jeśli na przykład nie stawię, jak ja dostanę jakieś wezwanie, to ja mogę sobie powiedzieć, że to jest wezwanie pozaprawne, w związku z tym możecie mi nadmuchać, tak? I możecie mi nadmuchać krokietów wcipkę włożyć i będę bardzo szczęśliwą kobietą tą. Tak jak ja bym próbował sobie wybierać, które prawo mnie obowiązuje, a które nie. Czyli na przykład Sejm uchwalił kodeks wyborczy, jakieś nowe, przepraszam, kodeks drogowy, jakieś nowe prawo. I na przykład jak zatrzyma mnie policja, to ja uznam, a w mieście to prawo mnie obowiązuje,
to ja mogę przestrzegać prawa, ale na przykład jak wjeżdżam w typowe miasto, to już prawo do szkody wykroczeń mnie nie obowiązuje, bo to ja sam będę oceniał, jakie prawo mnie obowiązuje, jako mnie nie obowiązuje. No, gdybyśmy wyszli z takiego założenia, jakiego wychodzi, z jakiego wychodzą politycy Platformy Obywatelskiej, że sami sobie wybierają, które prawo jest dla nich, które prawo ich obowiązuje, a które nie, to to znaczy, że mamy już kompletną anarchię w państwie. To już nie tylko Polska jest państwem bezprawnie, ale jest wręcz jakimś takim tworem dalekim od autorytetu, o którym możemy mówić w przypadku prawdziwego państwa. A jak w tej próbie anarchizacji, jakie narzędzia ma państwo, jakie narzędzia ma ta komisja? No to państwo wcale nie musi być bezbronne. To znaczy, po pierwsze komisja ma możliwość nakładania kar na osoby, które się nie stawią przed komisję. No i to będą kary, które pójdą na poczet według ustawy o komisji. To są kary, które pójdą na poczet osób poszkodowanych, które prywatyzacji. A to jakiej wielkości takie kary, panie ministrze, mogą być? Znaczy my zastanawiamy się w tej chwili nad tym, jak to zorganizować, czy przypadkiem nie będzie potrzebna nowelizacja tej ustawy, żeby to były kary o dużo większej sile, bo w tej chwili komisja może wielokrotnie nałożyć karę o wysokości 10 tysięcy złotych, ale rozumiem, że dla ludzi... To chyba nie zrobi wrażenia. To prawda, to jakby to nie rozumiem, dlatego rozmawiamy się na nowelizacji tej ustawy, ale, ale oprócz tego, i o tym powiedział prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, że to jest artykuł 231 Kodeksu Karnego, który mówi o tym, że urzędnicy państwowi mają obowiązki wypełniać postanowienia prawa. No i jeżeli pani prezydent będzie odmawiać zastosowania się do prawa, no to wtedy można sprawdzić, czy nie została złamana ta przesłanka z artykułu 231 Kodeksu Karnego. No i wtedy pani prezydent, jeżeli by prokuratorzy po badaniu uznali, że ona jednak łamie to prawo, no to wtedy zgroziłaby jej odpowiedzialność karna i to już nie ma żartu. No, ale gdyby tak była doprowadzona siłą, no to wówczas zdaje pan sobie sprawę z tego, że być może o to też chodzi, żeby zagranica widziała takie obrazki, bo na pewno podobnie jak pielgrzymka Donalda Tuska po ulicach Warszawy nie obyłoby się bez kamer. Być może chodzi o to, my sobie dawamy pewną świadomość tego, że być może chodzi o to, żeby nam prowokować, ale z drugiej strony, no my nie możemy też pozwolić na to, żeby sobie robić żarty z polskiego państwa. Jeżeli my obiecaliśmy, że odbudujemy państwo, że skończymy z państwem teoretycznym i powrócimy do państwa, które naprawdę będzie prawdziwą wspólnotą narodową, która będzie miała znaczenie, jak będziemy odbudowywać siłę tego państwa, no to nie może być tak, że są równi i równiejsi. No fundamentem każdego silnego państwa powinno być to, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. No co to jest za państwo, w którym politycy mogą sobie wyznaczyć inne standardy niż w stosunku do zwykłego kowalskiego. To znaczy, że to, że kodeksy, różnego rodzaju kodeksy obowiązują pana Kowalskiego, bo on nie ma kodeksji politycznych, a pana polityka z Platformy Obywatelskiej to żadne prawo nie obowiązuje. No, my jako państwo nie możemy do tego dopuścić. Panie ministrze, kiedy komisja zacznie działać i kiedy spodziewa się pan skompletowania całego składu i czy wszystkie partie polityczne zaproszone do uczestnictwa w tej komisji wezmą w niej udział? Mam nadzieję, że to zapowiedział marszałek Sejmu, że członkowie komisji zostaną wybrani na najbliższym posiedzeniu Sejmu. I wtedy już nie będzie żadnych przeszkód, żeby komisja rozpoczęła działania. No i mam nadzieję, że wtedy ruszymy już bardzo szybko do pracy, bo jestem po to, żeby tą pracę tak zorganizować, żeby tak się stało, a to do